Cześć wszystkim! Niedziela, godzina 12:00, a niechaj tradycja trwa. Top 10 samochodów do 10 tysięcy. Lista, którą chcieliście, żebym odświeżył, ale w trudnych czasach będzie ona zupełnie inna. Będzie to lista samochodów, które są bardzo mało awaryjne. Będzie bardzo wąska gama silników ze względu na oszczędność i będą to tylko silniki benzynowe, dlatego że jeżeli mamy czasy, jakie mamy i przez najbliższy okres nie będzie lepiej, schodzimy troszeczkę z naszym szaleństwem i chociażby silnik wysokoprężny, który ma wtryski, który ma turbo, no w tej liście nie mógłby zagrozić ze względów eksploatacyjnych, ale dobrałem naprawdę kupę fajnych samochodów i myślę, że po tych 3-4 latach, odkąd robiłem taką listę, dużo się zmieniło, zatem zaczynajmy i zostańcie do końca, bo na końcu no syte dzisiaj okazje Allegro, tak jak ostatnio chcieliście wiele rzeczy, tak dzisiaj też jest wiele rzeczy, się nie mogę nacieszyć, bo ich jest tutaj bardzo dużo, więc no to co, lecimy. Absolutnie genialny samochód, jeżeli chodzi o otwarcie stawki samochodów bezawaryjnych, samochodów długowiecznych, samochodów mega tanich w eksploatacji, a tak naprawdę nadający się na miasto i na wypady za miasto, czyli Honda Jazz, produkowana między 1 a 8 rokiem. I tutaj w grę wchodzą dwa silniki, 1.2 i 1.4. 1.2, 78 koni. I teraz w każdym samochodzie będę podawał Wam przykładowe ceny rozrządów, tarcz, klocków, amortyzatorów. I uwaga, jeżeli chodzi o Honda Jazz, 1.2, 78 koni, wygrywa dla mnie wszystko, bo jest na łańcuchu, czyli ten silnik jest tak naprawdę praktycznie bezobsługowy. Wymieniamy w nim olej, filtry, świece, ewentualnie pasek i ewentualnie jak trzeba pompę wody. Natomiast za zestaw tarcz i klocków do przodu wysokiej półki płacimy odpowiednio 210 i 100 zł, czyli łącznie 310 zł, co stanowi bardzo małą kwotę w porównaniu do chociaż BMW czy jakichś innych samochodów, które dzisiaj nie zagoszczą na tej liście. A za amortyzator musimy zapłacić przedni jedyne 270 zł i dalej tu mówię o półce średniej, wyższej, bo wiadomo, że jej za 100 parę się znajdzie, ale tak raczej no tutaj idziemy troszeczkę Monroe'em i w tą stronę, więc tak. Honda Jazz, naprawdę samochód, no o wyglądzie nie dyskutuję, tak? Są różne inne silniki, natomiast dobrze wyposażony, jak to japońska precyzja i wykonanie, no ewentualnie należy uważać na jedną rzecz, biodegradowalność i to należy sprawdzić przed zakupem. Ford Focus drugiej generacji, on się przewijał nie przez jedną listę, a przez kilka list, ale ten samochód może Wam po pierwsze posłużyć jako wozidło do pracy, wygodne wozidło w trasy, wygodne wozidło na zakupy, a jak macie rodzinę 2 plus 2, to tak naprawdę wersja w kombi bardzo Wam ułatwi życie. Natomiast jeżeli mówimy o trudnych czasach i naprawdę totalnie bezawaryjnych rozwiązaniach, mamy dwa silniki, 1.4 80 koni, 1.6 101 koni. No, nie są to demony prędkości. Każdy z motorów, tak jak i w Hondzie, można zagazować lub można spotkać z instalacją LPG, co czyni ten pojazd bardzo, bardzo ekonomicznym. Wyposażenie, no już to są samochody wszystkie, które tu podaję powyżej 5 roku, często 8, a nawet 10 się zdarzają, więc klimatyzacja, elektryczne szyby to na porządku dziennym. Natomiast ceny części. Na przykład zestaw rozrządu do takiego silnika 1.4 80 koni z pompą to jest 380 zł. Dużo? No nie, uwierzcie mi, że naprawdę nie. Tarcze i klocki 190 plus 165, czyli mamy jakieś 455 zł za komplet na przednią oś, co jak na tak duży samochód nie jest zawrotną kwotą i amortyzator za sztukę zapłacimy 270 zł. Daje nam to pogląd dość taniego auta w eksploatacji. Te auta po sukcesie, jaki był Focusa jedynki, poza tym, że Focus jedynka się zbiodegradował, pokazały nam, że Ford potrafi zrobić naprawdę fajne, solidne auto. Ludzie narzekają, że wnętrza są bezpłciowe, że te samochody są takie nijakie. Natomiast gust jest jak tyłek i każdy ma swój. Mistrz tanich części oraz naprawdę wygodny samochód, którym mam bardzo często przyjemność jeździć jako pasażer z moim kolegą Adrianem, który ten samochód ma od lat, tylko że Adrian ma w dieslu. Natomiast jest to Fiat Grande Punto. Są to samochody dość nowe i silniki, o których mówimy dzisiaj, to jest 1.2 ośmiozaworowy, totalnie nieodpychający się, nieprzyspieszający, nie mogący nic zrobić w tym samochodzie poza jazdą po mieście oraz 1.4 ośmiozaworówka, moc od 65 do 77, ale te samochody możemy spotkać bardzo często z instalacją LPG. Punto 2 i 1 pokazały, jak trwałymi są to samochody z takimi instalacjami, ucząc wiele pokoleń zdawać na egzaminie prawo jazdy czy szkolić się na egzaminie prawa jazdy. Natomiast ceny Fiata są powalające. W tym małym
albo i niemałym Fiaciku rozrząd z pompą oscyluje wokół 220-290 zł za komplet. Do tego tarcze z klockami mamy 270 i 150 zł, czyli mamy jakieś 400 parę złotych i to już tu wyższą wersję liczyłem. Amortyzator 200 zł za sztukę i to dalej mówimy o dobrej półce, więc wyposażenie tego samochodu, zaczynając od audio, zaczynając od elektryki, elektryczne szyby, klimatyzację, bardzo wiele rozwiązań w tych modelach możemy spotkać jako rzeczy, elementy stałe. I teraz, co jest ważne w tej całej liście i w tych wszystkich samochodach? Dodatkowo ująłem koszt taki jak opony. Te wszystkie maluchy mają koła 14-calowe, 15-calowe, nie większe, no nie licząc tutaj większego Focusa czy jeszcze jednego samochodu, który tu się wciągnie, oraz koszt ubezpieczenia OC, o czym powiem później, dlatego że za tak małe pojemności to są naprawdę groszowe sprawy. Mówi się, że Japonia to naprawdę trwałe samochody, ale w tym dzisiejszym odcinku nie znajdziemy chociażby Toyoty, tylko i wyłącznie dlatego, że mimo niezawodności nie jest to tania zabawa w eksploatacji. Sam wiem z doświadczenia, powiem szczerze, niektóre części zamienne były na poziomie BMW. I teraz do gry wchodzi Suzuki Swift. Samochód, który jest bardzo ładny, ponadczasowy swoją sylwetką. Samochód, który kiedyś nawet chciałem mieć w sportowej wersji, produkowany między 4 a 10 rokiem. I do gry najfajniejszy silnik, jaki im tam wyszedł, czyli 1.392 konie. Na tą budę wystarczy, ale przede wszystkim znowu zmieniamy tylko olej, zmieniamy filtry, zmieniamy pasek, ale nie rozrządu, dlatego że jest na łańcuchu, więc ten koszt w większości przypadków nam odpada. Niby nie ma rozwiązań długowiecznych, ale uwierzcie mi, że zanim ten łańcuch, czy w Hondzie, czy w Suzuki, będzie wymagał wymiany, to w normalnym samochodzie już 10 razy wymienicie rozrząd, więc cena eksploatacji, tarcze z klockami razem wzięte, to jest tylko 340 zł. To jest naprawdę niewiele. Oponki w tym samochodzie 14-15 cali, wąskie, naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o ten silnik. Koszt amortyzatora w naszym Suzuki maksymalnie 230 zł za taką średnią, dobrą półkę. No oczywiście za 300 też znajdziemy i za 100, tak jak powiedziałem. Ale jeżeli chodzi o ponadczasowość, to jest naprawdę mój faworyt, dlatego że wygląd tego samochodu i okres produkcji, czyli do 10 roku, powoduje to, że no możemy na rynku znaleźć naprawdę dużo fajnych, młodych, jak na ten koszt, egzemplarzy. I tak naprawdę kupimy sobie za 8-8,5 samochód, zrobimy przeglądy, zrobimy wymiany i okazuje się, że nawet z ubezpieczeniem zamknęliśmy się w 10 tysiącach. To jest istotna sprawa. Samochód, który rozpoczął czeską reformację. Już nie były to samochody kanciate, psujące się, a po zakupie przez Volkswagena zaczęły nabierać wigoru, wyglądu, wyposażenia i stawały się coraz bardziej modne. Mówię tutaj o Skodzie Fabii produkowanej aż przez 10 lat, między 1998 a 2008 roku. Dlaczego nie mówię o drugiej generacji? Bo byłby problem z zakupem w tej cenie. Wręcz powiem szczerze, wolałbym skupić się na tej konfiguracji, dlatego że a, mamy różne rodzaje nadwozia, hatchback, sedan, kombi. Okresy późniejsze były wyposażone w silniki takie jak 1.2 HTP, 64 konie. No osobiście miałem średnią taką przyjemność się tym przejechać i to tak jak ta pierwsza 1.4 słabsza wersja, co kiedyś była bohaterem właśnie odcinka na Fabii. Silnik pupy nie urywa. W większości przypadków wychodziły z instalacjami gazowymi fabrycznymi, paliły praktycznie nic i były na łańcuchach. Kolejną alternatywą, jeżeli chodzi o silniki, może być 1.4 75 koni lub jeszcze pojawiały się chyba wersje 1.4 16-zaworowe 101 koni, jeżeli mnie oczy nie mylą. Natomiast już w przypadku silników, które są na rozrządzie, na pasku z pompą, to taki zestaw rozrządu do 1.4 będzie kosztował ponad 530 zł, co czyni Skodę, Skodziankę jako Volkswagen Group już nie taką tanią. Natomiast za tarcze i klocki będziemy musieli aż wybecelować około 300-330 zł, a za amortyzator około 200. Dlaczego Skoda Fabia 1, a nie 2? Dlatego, że wolałbym osobiście, i to jest tylko moje zdanie, nie musicie się nigdy, ale to nigdy sugerować, staram się tylko pomóc i nakierować. Wolałbym szukać sytej, grubej wersji, dobrze wyposażonej z ostatnich roczników, niż szukać biednej i gołej Fabianki drugiej generacji. Poza tym druga generacja, fakt, była wyposażona w silnik 1.6 TDI, który był naprawdę zarąbistym silnikiem, ale to już jest diesel i to już są naprawdę koszta, gdy coś się rypnie. A w dzisiejszym odcinku zależy nam, żeby te samochody po prostu były, żebyśmy zapomnieli o tym, że musimy co chwilę je naprawiać. Absolutny hit
całego rozdania dzisiaj, czyli Peugeot 307, produkowane między 1 a 8 rokiem w różnych kombinacji nadwozi, w różnych wyposażeniach. Te samochody naprawdę były genialnie wyposażone. Chociażby potrafiły mieć cały dach szklany panoramiczny, chociażby różnego rodzaju rozwiązania powodujące, że mogły być to samochody 5-7-osobowe, samochody w podstawowych wersjach z klimatyzacją, z bardzo dobrym audio i naprawdę mało awaryjne, jeżeli mówimy tutaj o jednostkach, chociażby 1.4 DOHC lub 1.6 DOHC, odpowiednio 88 i 110 koni przy 16 zaworach, bardzo lubiały gaz. Tak, te silniki bardzo lubią gaz i uwaga, nie są to samochody drogie w eksploatacji i wbrew pozorom nie są to samochody mega awaryjne. Natomiast swoim wyglądem wnętrza i z zewnątrz mogą zachęcić do zakupu i przede wszystkim nie są mega poszukiwanymi rozwiązaniami, więc grupa ludzi, którzy pragną oszukać Was przy zakupie tego samochodu jest dużo mniejsza niż jakby chociaż Skoda czy Golf, czy jakiekolwiek BMW, a ceny części na przyzwoitym poziomie, rozrząd z pompą 390 zł, czyli dużo mniej niż taka skodzianka. Tarcze i klocki na przód łącznie 360 zł w maksymalnym wydaniu i amortyzator do 220 zł. To wszystko podaje nam cały czas w jednej półce cenowej, prawda? A teraz dla przykładu zobaczcie sobie taką Toyotę Avensis czy jakieś BMW, którego nie uświadczymy dzisiaj, E46 i zobaczcie ile kosztują części. Dobrze, zatem było po francusku, to teraz będzie po niemiecku. I jeszcze jedną rzecz uprzedzę. Może oszukałem Was z tym top 10, dlatego że wracając jeszcze do Peugeota, możemy równo jako kolejną pozycję dać 206, bo są absolutnie genialne samochody, mam jako auta dla klientów zastępcze. Jeżeli wiemy, że w tych silnikach należy regulować zawory, potrafią nam się odwdzięczyć tym, że jeżdżą, nic się nie dzieje. A jeden z bohaterów odcinków, jakim był mój Peugeot, który występował we Flamer Kicie, gdzie tam te ogień z rury, będzie teraz bohaterem serii, w której zrobimy w nim tani kompresor. I 206 jako mniejsza alternatywa 307 może się spodobać i na pewno będzie tańsza w zakupie, więc uznajcie taką pozycję pośrednią, że to ta brakująca dziesiątka. Natomiast wracając do Niemców, coś dla rodziny, coś przestronnego, coś co wyglądem może wydawać się nudne, coś co wnętrzem może się wydawać do pożygu konserwatywne i niewzbudzające zainteresowania dla jednych, dla drugich przyzwoite, czyli Opel Zafira produkowany między 5 a 14 rokiem. Na pewno bardzo tani stosunkowo do rocznika. Silniki 1.6 i takich tam się możemy spodziewać, jeżeli chodzi o bezawaryjne i 105 koni, nie będzie nas tutaj rozpieszczać w żaden sposób, ale fabryczna instalacja gazowa czy dołożona instalacja gazowa zaoszczędzi pieniążków, a wnętrze samochodu, wszechstronność i ładowność pomoże nam stwierdzić, że jeżeli chcemy auto rodzinne, to na pewno to auto się do tego nada. Rozrząd z pompą 470 zł, czyli dalej taniej niż czeska. Tarcze i klocki 420 zł, a amortyzator przedni na poziomie 230 zł za sztukę. I uważać przy zakupie, jeżeli chodzi o te samochody, no właśnie, na rudą, dlatego że bolączką tych samochodów jest na pewno zjawisko korozji, jakie może zachodzić od podwozia w górę i na to warto zwrócić uwagę. Samochody mało popularne, dlatego wybór fajnej jednostki, fajnego egzemplarza całościowego może nie być trudny i skomplikowany, bo mało szukane auto to jest mało oszukiwane auto. Kolejny japoński wynalazek, a mianowicie Mazda i mówimy tutaj o trójce. O ile chyba ktoś się zaraz puknie, że to będzie najdroższy samochód w eksploatacji, o tyle się zgodzę, ale przede wszystkim bardzo fajny, bardzo ładny i uważam jego sylwetkę za taką naprawdę wchodzącą już pod sportową, co nam oferuje Mazda z lat 0309. Przede wszystkim 1.4 albo 1.6, 84 albo 105 koni. W przypadku 1.4, 84 łańcuch. Czyli ten samochód ogniotca, nie łamiotca. Korozja, jak jest z korozją w takich Mazdach? O dziwo, mam jedną taką na warsztacie i nie jest najgorzej. Wyposażeniowo jest bardzo przyzwoicie. Jeżeli chodzi o design wnętrza, też jest bardzo fajny, więc uważam, że jest to takie do przemyślenia. Jest to samochód pokroju Skody Fabii, jeżeli chodzi o wielkość. Nawet może troszeczkę większy, bym powiedział, wewnątrz, może nie z zewnątrz. Ale może trafić w gusta bardzo wielu. I teraz, jeżeli chcielibyśmy nabyć taką Mazdę, to niestety tarcze z klockami będą kosztowały prawie 500 zł. Coś za coś.
Jeden amortyzator między 280 a 300. I jest to najdroższe auto, jeżeli chodzi o części eksploatacyjne. Natomiast już takie rzeczy jak rozrząd i jego brak, czyli po prostu łańcuch, mogą zrekompensować nam droższe wymiany eksploatacyjne. Golf, Golf, Golf. No faktycznie, musiałem odświeżyć listę, dlatego że za piątego Golfa, kiedyś w tej stawce był czwarty, czyli 0309, jesteśmy w stanie do 10 koła kupić wersję chociażby 1.4, 75 czy 80 koni, w zależności od roku, czy do 6, czy do 8, albo wersję 1.6, 102 konie do 2008 roku. Niejakże uważam to za przymusową pozycję, żeby się inni nie obrazili, natomiast pozytywy Golfa. No Golf to jest po prostu Golf. Jedni go kochają, inni go nienawidzą, jedni go pragną, inni go by nie chcieli za darmo. Troszeczkę jak z taką multiplą, ale dużo ładniejszą. Oczywiście taka brzydkie porównanie. Ceny, no na poziomie Skody, czyli rozrząd 510, tarcze i klocki tutaj mamy 280 plus 145 i amortyzator od 250 zł. Jedna rzecz, która może nas zaboleć w przypadku Golfa. Samochody ze skręconymi przebiegami. Tych samochodów jest masa. Trzeba uważać na zakup, jak było sprowadzone, skąd było sprowadzone. No i przede wszystkim mieć dużo cierpliwości, bo im popularniejszy samochód, tym łatwiej jest oszukać. I teraz zobaczcie. Dobrze wiecie, że promocja z mubi.pl będzie trwała jeszcze do końca roku i możecie z niej skorzystać, ale mając tą okazję teraz, zrobię wam takie małe porównanie. Weźmy sobie Suzuki Swifta. Tu się wam otwiera, macie link w opisie, możecie sami wejść. Zobaczcie, dla silnika 1.2, rocznik 2005. Wyliczmy sobie najtańsze OC, jakie nam wychodzi. I teraz porównajmy to z takim Golfem i pojemnością chociażby 1.6. Czyli mamy Golfa 5, rocznik powiedzmy 2003, 4. Bardzo podobne parametry, wypełniamy i no właśnie, w Polsce cena OC jest mocno uwarunkowana od pojemności. Czyli im mniejsza pojemność, tym OC jest tańsze. Oczywiście, czy żyjemy w mieście, czy żyjemy na wsi, to też ma duży wpływ. I dlatego ta lista zawiera tak dużo małych silników, żeby ten samochód był najtańszy w zakupie, w ubezpieczeniu, w utrzymaniu i w obsłudze. I teraz, jeżeli chcielibyście skorzystać z promocji na mubi.pl, link macie w opisie. Po zakupie przez ten link polisy, jeżeli sobie wybierzecie swój samochód, wszystko dobrze wypełnicie, wraca wam na konto 150 zł, a jeżeli coś wam nie działa, coś jest nie tak, bo tam czasami ktoś pisze, że no nie do końca mi to się tak wyliczyło, jak powinno, macie maila na dole, ekipa wam odpowie, a bardzo dużo osób, i dziękuję, tutaj macie, o zobaczcie, wysyła, że działa, wróciło i było taniej, więc to nie jest żaden fake. Zatem link w opisie, klikajcie i przejdźmy do najciekawszego dzisiaj, czyli przed podsumowaniem, strefa okazji Allegro dla widzów M4K. Pierwsza propozycja dobrze wam znana i ostatnio się pytaliście, dlaczego już nie ma, dlaczego nie ma linku. Powiem tak, mierniki ProGTech są sprzedawane przez kanał w specjalnej promocji dla was raz lub dwa w miesiącu po specjalnej cenie i po chwili, po jednym dniu ta aukcja, ta oferta znika. Dzisiaj jest tak samo, od godziny 12 do godziny 14 w naprawdę zarąbistej, wyjątkowej cenie. Sprzęt, który myślę, że jeżeli zakupujecie samochód, no może nie takiego Fiacika, ale, o kurczę, Stasiu, może wam się przydać, więc atakujcie, link macie w opisie. A dla majsterkowiczów, właśnie, najbardziej mi się to dzisiaj podobało. Zobaczcie. Zestaw w stylu zrób to sam, czyli zestaw na ścianę, który wam się przyda. Jest to specjalna taka ścianka, jak tutaj, tylko że w wersji plastikowej, do której macie multum elementów, na których możecie zawieszać narzędzia, chować śrubki, chować nakrętki, więc jest tego bardzo dużo. Cena spadła od 12.20, czyli pewnie po odcinku, jak to widzieliście. Wyposażenie w warsztatu w wersji zrób to sam prosiliście, ok. Kolejna bardzo fajna rzecz, czyli oświetlenie. Zunboxujmy. Zestaw dwóch bardzo przydatnych z magnesem, zobaczcie. O, możecie sobie zawiesić, ustawić w dowolnej pozycji. Czyli jak jest ścianka,
Tak, są lampy i wszystko możecie kupić od 12.20 po specjalnej cenie dla Was. A pamiętajcie, że mierniki lakieru Progitech będą tylko czynne do godziny 14. Podsumujmy odcinek. Stroluje Stasia. Z ładowarką USB. Kochani, piszcie, jakie listy chcielibyście, żebym odświeżył. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma mechaniki pojazdowej, to ja już tłumaczę. Jest, ma się dobrze, wróciliśmy do grzebania przy samochodach. Niechaj świadczy o tym odcinek z środy i bardzo chciałbym, żebyście go obejrzeli. Czyli tu się Wam wysuwa i kliknijcie. Po prostu algorytmy YouTube'a takie rzeczy ostatnio się trochę nam rozwalają, więc jeżeli pomogło, kciuk w górę, udostępniamy. Niechaj się niesie i niechaj pomaga innym. A ja ze swojej strony powiem tyle. Wracam do siebie, wracam do zdrowych, wracam do zdrowia i humoru, zatem zacznę produkować odcinki chociażby z zakładania wersji domowej kompresora, odcinków serii Hit czy Kit i wielu, wielu innych, których będziemy sprawdzać. Na przykład ile zabierają nam większe koła, spoilery, będziemy na przykład spoilerować jakąś Hondę, czy zakładać większe rzeczy, mierzyć czas 0 do 100, czyli dużo fajnych produkcji. I co? Życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się tam ciepło, ruszajcie na zakupy przede wszystkim zawsze, jeżeli kupujecie samochód, to kupujecie go głową, a nie sercem. I to jest podstawowa zasada, żadna lista Wam tego nie zmieni. Trzymajcie się, cześć!